Po raz kolejny w budynku na ulicy Sokoła odbyły się chrzanowskie Dni Fantastyki. Na dwa dni były hotel stał się centrum spotkań wszystkich wielbicieli fantazy. W tym roku imprezy zdominowały gry i turnieje gier planszowych. Każdy, kto wybrał się do Sokoła, mógł wypożyczyć przeróżne gry, poznać ich zasady i spróbować swoich sił. W wyborze gier pomagali znawcy tematu, przy okazji wprowadzając graczy w ten świat. Mamy karty, na których przedstawione są symbole i każdy z graczy otrzymuje taką kartę. I na początek karty są oczywiście rozkładane na stole w ten sposób, żeby były widoczne dla każdego. No i w tym momencie, kiedy ja posiadam taki znak, tak, tutaj mamy grafikę, która nam symboli, która nam ma przybliżyć ten znak, który ma, przez to będzie łatwiej zapamiętany. Bądź mamy taki znak, prawda, założone ręce do góry, no i każdy z graczy trzyma go przed sobą. Wystukujemy konkretny rytm. To znanej wszystkim piosenki, prawda? I przez całą grę wystukujemy rytm, nic nie mówimy. I w pewnym momencie gracz, który rozpoczyna, zamiast klaśnięcia pierwszego, pokazuje swój gest. A zamiast drugiego klaśnięcia pokazuje gest wybranej przez siebie osoby, czyli na przykład wyciągnięty kciuk. I w tym momencie ta osoba musi jak najszybciej się zorientować, że została wywołana i ona w tym momencie przy najbliższym klaśnięciu pokazuje swój znak, a następnie czyjś i wywołuje kolejną osobę. Więc jest kupa śmiechu, kupa zabawy w momencie, kiedy się ktoś, kiedy ktoś się pomyli, otrzymuje bombkę. Jak się okazuje, na rynku pojawia się coraz więcej ciekawych propozycji gier strategicznych, przygodowych czy karcianych. Mimo popularności gier komputerowych, planszowe przeżywają swój renesans. Odchodzimy od komputerów w stronę właśnie takiej analogowego spędzania czasu. Tu widzimy reakcję drugiego człowieka, tu mamy możliwość porozmawiania o wspólnym zainteresowaniu z drugą osobą, zobaczyć jej emocje. No, szklany ekran tego nie daje, tam mamy tylko wirtualną i cyfrową rzeczywistość. Podczas Dni Fantastyki rozegrano także turnieje gier strategicznych, w których gracze muszą wykazać się nie lada sprytem i logicznym myśleniem. Gry planszowe w szczególności są też dla osób, które są osobami wymagającymi, gdzie życzymy sobie bardziej skomplikowanej zasad podejścia do gry. I takimi przykładami są gry turniejowe, które wybraliśmy na tegoroczny festiwal jako eliminację do Mistrzostw Polski. No i mamy Królestwo w budowie, gra niebagatelna i rozgrywka około 45 minut, czy Sabotażysta, czy Neuroshima Hex, gra umieszczona w postapokaliptycznym klimacie. Choć gry zdominowały tegoroczne Dni Fantastyki, nie była to jedyna atrakcja tej imprezy. Można było także zobaczyć modele statków i pojazdów z Gwiezdnych Wojen Star Wars, przywiezione przez Krzysztofa Wilczyńskiego z Bydgoszczy. Autor po raz kolejny prezentował swoje prace w Chrzanowie. Z kolei członkowie Fundacji Horyzont Zdarzeń zaprosili chętnych do gry terenowej z bronią otulinową w roli głównej. 3, 2, 1, Jagger! Jagger, bo tak nazywa się ta rozgrywka, to gra zespołowa znana z filmu postapokaliptycznego z Rutgerem Hauerem zatytułowana Krew Bohaterów. Zaciętą walkę uczestników można było zobaczyć w sobotnie popołudnie w Chrzanowskim Parku Miejskim. Uczestnicy walczą ze sobą specjalnymi mieczami i przygotowaną na tę okazję bronią. Podstawowa zasada jest taka, by urządzenia wykorzystywane w walce były bezpieczne. Poza tym chodzi o dobrą zabawę i emocje, a tych nie brakuje. Zresztą walki w plenerze przyciągnęły publiczność. Podczas Dni Fantastyki rozstrzygnięto także konkurs literacki Pygmalion. Konkurs polegał na napisaniu krótkiego opowiadania, które miało liczyć maksymalnie 6 stron, dotyczącego fantastyki. Pojawiły się horrory, jak się okazuje, jakiś romansik się pojawił, także... Ale wszystko w konwencji fantastycznej, w uniwersum, powiedzmy, takim innym niż taka zwykła szara rzeczywistość. Na konkurs napłynęło 108 prac w dwóch kategoriach wiekowych. Nazwiska laureatów można znaleźć na stronie internetowej Moksir, a na kolejne Dni Fantastyki zapraszamy w Chrzanowie za rok.